zakończenia punktowane na 2, na 1 i na mecie wyścigu. Punktacji Dariusz Odnicki 24 punkty, 20 punktów ma Robert Radosz, 18 Walter Goldbergia i z numerem 34 Tomasz Lisowicz 12 punktów. Uwaga, on zdobywa punkty, on jest pierwszy, ma 5 punktów Robert Radosz, a tu Adaś Pieszka atakuje i ma 3 punkty kolejne w swoim kolarskim dorobku. A tutaj Belek zaatakował, a Darek pilnuje, ale jest za plecami Van der Nuta. I uwaga! I za chwileczkę znów punkty. Czyżby Robert Radosz jechał po wygraną? Już jest na czele. Już ma 25 punktów. Już jest na czele. I teraz czeka na niego niezły kąsek, bo znów 5 punktów. Robert wjeżdża na ostatnią rundę. A tu Tomek Lisowicz i Adam Pieszka. Tomasz Lisowicz, Adam Pieszka. A tu Niemiec i Rosjanin. I Czechy w pościgu. Obudzili się. Nie chcę powiedzieć, jak diabeł, nie między Rusek, nie między Czech. I mocno i teraz meta i powitajmy tego, który jest najlepszy dziś na trasie, który tak jak wczoraj w Tarnowie, tak wygrywa dziś tu przed Państwem, w tym cudownym, magicznym miejscu. On jest pierwszy, on nazywa się Robert Radosz i reprezentuje Panaszek, Duda, Klin, on wygrał, on jest pierwszy, Tomek Lisowicz i Adam Pieszka. A tutaj pozamiatane, ale walka o kolejne miejsca i brawa dla tego kolarza, młodziutki Paweł Kister. On wygra w klasyfikacji Orlików. No i Dariusz Rudnicki i kolarze z Katiuszy.